Godzilla, film z 1998 roku, reżyserowany przez Rolanda Emmericha. Jak dla mnie jest spoko film. A dlaczego? Powiem. Fabuła opowiada o tym, że przez testy broni nuklearnych, no, jajka warana z Komodo wykluwa się Godzilla, albo jak to woli Zilla, później atakuje pewien statek i przybywa do Tokio, żeby no i tam się je postrach, chociaż nawet nie stara się zniszczyć budynków, więc no trochę debilizm, ale no okej. Jeśli chodzi o fabułę, jest no dosyć prosta. Jeśli chodzi o design Godzilla, albo jak to woli Godzilla, jest fajny. Ten mi się podoba. Film jest też dobry. No, bohaterowie w tym filmie są trochę debilami, ale niektórzy są nawet mądrzy. No. Film miał wcześniej wyjść jeden film, Godzilla kontra Gryfon. W 1994, ale wyszła, wtedy była premiera Godzilla kontra Kosmo Godzilla, więc przesunęli, więc nie zrobili tego filmu, a zrobili ten film. I nawet się cieszę, bo jest jeden z moich ulubionych filmów z Godzillą. Tak, tak, pewnie wiele osób się zszokowało, ale tak. Jest jeden z moich ulubionych filmów z Godzillą. Jest na 10. miejscu. Tak. Bo no, design potwora jest świetny. Sam designy, no, dzieci Zilli, no, są trochę urocze, ale no, trochę dziwnie wyglądają. No, akurat jeśli chodzi o design, ogólnie Zilli jest fajny. Chyba jeden z moich ulubionych kaiju. Dobra, przejdźmy do podsumowania tego filmu. Jak dla mnie film nie jest zły, da się go obejrzeć. Mają to na dla niego takie 8 na 10. Mam nadzieję, że się podobała ta recenzja. I na razie i cześć.